25 marca 2016 roku. Jesteśmy przed Urzędem Rady Ministrów. Dzień dobry. Szczęść Boże Państwu. Boże, szczęść Boże. Gdzie jest szef zgromadzenia? A po co panu? A bo chciałbym, żeby udzielił telewizji narodowej wypowiedzi. Nawołujemy do dialogu kulturalnego, dialogu. Ale to słusznie, bardzo porozmawiać. Wszyscy potrzebujemy kulturalnych dialogów. Cóż to? Arnowsk. Tak, nasz twórca demokracji, o którą tak pana państwo. Ja myślałem, że twórca walczycie. To ktoś inny jest, a nie Dmowski, proszę pana. Roman Dmowski jest twórcą naszej demokracji, o którą tak walczycie usilnie. A panu nie zależy na demokracji. Nie jest mnie osoba, mnie zależy na demokracji i ja proszę pana. Czekaj, chwileczkę. Pan to bardzo ważną rzecz powiedział, że twórcą demokracji jest cały naród. Naród, wszyscy Polacy, a nie jedna osoba. A nie co panowie myślicie o tym, żeby Trybunał Konstytucyjny był wybrany w wyborach bezpośrednich przy okazji najbliższych wyborów do sejmików wojewódzkich? Pod jednym warunkiem można myśleć, jeżeli będzie na to zgoda wszystkich ugrupowań, będzie to opracowane w formie dialogu, a nie na zasadzie polecenia i dyktatury. Jeżeli będzie to szeroki konsensus wszystkich ugrupowań, byłaby to zmiana konstytucji, która byłaby przeprowadzona w drodze najpierw referendum, bo zmiana sposobu wybierania Trybunału Konstytucji, składu Trybunału jest oparta o zmianę w Konstytucji. Żeby dokonać zmiany w Konstytucji, tak jak poprzednia Konstytucja była zatwierdzona w drodze powszechnego referendum, tak kolejna zmiana też musiałaby się odbyć w drodze referendum i być zatwierdzona przez cały naród, a nie decyzją w większości w Sejmie, takiej czy innej. I wtedy można rozmawiać o tym, że jeżeli będzie to porozumienie, będzie dialog, jeżeli przeprowadzimy kampanię jeszcze, co ważne, społeczną, żeby do referendum poszło 50-60% uprawnionych, a nie 20%. Zrobimy powszechną kampanię i będziemy mieli... Czy pan też jest z KOD-u? Skąd pan jest? Z KOD-u. Świetnie, ale nie ma pan żadnego znaczka. Ma pan akredytację może? A właśnie, no może pan się przedstawi? No nie, bo pan długo mówi, proszę pana, długo pan mówi, a my nie wiemy, nie znamy pana. No to szkoda, że kolega pan... mnie nie zna, jak cała obsługa techniczna, właśnie to agrega przed chwilą odpala. Przepraszam, czyli pan jest z obsługi technicznej. Tak jest, dziękujemy bardzo. Oczywiście. Bardzo proszę, życzymy udanej lektury. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, tutaj pod pomarańczowym namiotem Komitetu Obrony Demokracji. Przepraszam pana bardzo. Tak, tak? Pan nie ma żadnych oznaczeń, ja nie wiem, kim pan jest. Moje nazwisko Sendecki. No nie, my tutaj zapowiedzieliśmy, że będziemy. Nie mówisz. Proszę pana, my jesteśmy z telewizji narodowej. My zapowiedzieliśmy. Narodowej, tutaj, tak? Tak, zapowiedzieliśmy. A co za telewizja narodowa? Nadajemy od 2007 roku, kiedy Liga Polskich Rodzin została wyrzucona z Sejmu. Panie, czy mamy akredytację? Nie zwracaliśmy się o żadną akredytację. Działamy tutaj na podstawie konstytucji. Mam legitymację prasową. Proszę bardzo. Tak, i tutaj sięgam po moją proszę bardzo. Także proszę bardzo, przedstawiłem pani legitymację Neonu 24, naszego portalu, portalu pana Opary. To nic, ale istnieje. Tak, to jest stara legitymacja z tamtego roku. Proszę bardzo, niech pan zwija te swoje manatki. Chcieliśmy się kulturalnie porozmawiać. A i odpowiadając panu na pytanie. Proszę pana, a dlaczego? A dlatego, że nie. Proszę pana, boi się pan profanuje w tej chwili krzyż. Nie boję się. Pan profanuje w tej chwili krzyż i ja się na to nie zgadzam. Nie, w żadnym wypadku nie profanuję. Bo pan wychodzi na ulicę i pan opowiada. Ja ateistą... Roman Dmowski był ateistą. Tak, także niech pan posłucha. Ale nawrócił się. Przed śmiercią się nawrócił. Dajcie spokój, nawrócił się, nie nawrócił. Dajcie spokój. Niech pan mnie kręci, proszę to skasować. Bo ja sobie nie życzę. Nie, proszę pana. A pan jest w ogóle, bierze udział pan w zgromadzeniu? Ja sobie nie życzę, żeby pan... Nie, a to proszę pana, informuję pana, wszystkich tutaj telewizji narodowej, że w sytuacji, kiedy jest zgromadzenie publiczne, każdy ma prawo filmować wszystko, co
zgromadzeniu publicznym się dzieje. To jest bardzo ważny moment tutaj. Zwróćcie uwagę, szanowni państwo, że ci państwo zażądali od nas... Nie zgodził, żebym mu odpowiedział na to pytanie, czy jestem za demokracją. Okay. Zwróćcie uwagę, szanowni państwo, na ten szczególny element, że ci państwo zażądali od nas akredytacji. Akredytacja jest potrzebna, tak, to jest zgoda z jakiegoś zgromadzenia publicznego, zamkniętego, gdzie wejście jest za biletami i za porozumieniem. W sytuacji, kiedy zgromadzenie jest, tak jak te tutaj, zgromadzeniem otwartym, każdy ma prawo podejść i filmować. Taka jest natura naszej konstytucji. Zgodne to jest z zasadami konstytucji dostępu do informacji. Bardzo to jest ważne, że ten pan nie wiedział o tym. Nie wiemy, czy on był przedstawicielem zgromadzenia, ale tutaj dał się poznać jako osoba występująca w imieniu Komitetu Obrony Demokracji. Warto, żeby się kiedyś porozumieć, dojść do tego, jak to jest. Okazuje się, że kiedy rozmawiamy o demokracji w Polsce, pada nazwisko Dmowski. Bardzo dobrze, Radosławie, że tą statuetkę tutaj trzymasz. Tak, i nawiązałem właśnie do pana Romana Dmowskiego. Tak jest. Że... Dzień dobry. Dobra, idziemy dalej. Także bardzo ciekawa rzecz. Bardzo ciekawa rzecz, że ten pan, który nas tutaj trochę, no, można powiedzieć, przegonił z tego miejsca, a na początku bardzo sympatycznie tutaj nam się rozmawiało przed włączeniem kamery z... Nie pozwolił mi nawet odpowiedzieć na to pytanie, czy ja jestem za demokracją. A więc, szanowni telewidzowie, odpowiadam oczywiście, jestem za demokracją, ale nie według kodu. Aha, znaczy na pewno nie według takich właśnie zachowań manipulacyjnych. Mianowicie proszę pamiętać, żeby filmować to zgromadzenie, nie jest potrzebna żadna akredytacja. Ja przedstawiłem państwu rzeczywiście z tamtego roku, ważną jak najbardziej do 31 grudnia 2015 legitymację Neonu 24 podpisaną przez pana Oparę. Następną legitymację sobie wyrobimy. Jeżeli ktoś by chciał być dziennikarzem społecznym, to zapraszamy do Neonu 24. Telewizja Narodowa popiera każde zaangażowanie, popiera każdy porządny polski portal. I przychodzimy do drugiego kodu. Tamten kod, który tutaj za nami jest, jesteśmy przed Urzędem Rady Ministrów, tamten kod, ten nazwijmy to spod licznika i spod pomarańczowego namiotu, okazał się trochę mniej gościnny niż ostatnio. Natomiast tutaj widzimy... Dzień dobry, szczęść, dzień dobry, Boże. Szczęść Boże. Kościoła z tym krzyżem zapraszamy. Proszę nie profanować krzyża. Nie profanujemy wcale żadnego krzyża, ze względu na to, że Jezus Chrystus dzisiaj leży, będzie leżał w grobie. Pan mnie nie robi, bo jestem. Okay. Bo ja jestem za dumną, bo ja to jest tutaj. Czyli pan jest przeciwko kodowi. Ja jestem Polakiem. Okej, okay, ale nie chcę panu powiadać się do kamery. A to tak, kogoś? Dla Telewizji Narodowej filmujemy. Dla jakiej telewizji? Telewizja Narodowa nadająca od 2000... Republika. Nie, nie, proszę pana, Telewizja Narodowa w internecie, proszę pana, jesteśmy od 2007 roku. To my wykopywaliśmy Geremka, to my towarzyszyliśmy pod krzyżem Polakom. A skąd pan przyjechał? Ja przyjechałem do święta. Panie doktorze, wypraszają. Mam rodzinę. Okej, okay, dobra, zaraz, no niech wypraszają, mają prawo. No, no. Tu mam rodzinę, mieszkam w Pasłęku, w takim miasteczku koło Elbląga. W Pasłęku jest człowiek, który działa dla Telewizji Narodowej, dla Telewizji, tak, jest słynnym blogerem, jest osobą bardzo czynną w internecie, miał wyrok, nazywa się wyrok reżimu przeciwko polskiemu internaucie, nazywa się Marek Chrapan. Zna pan pana Marka Chrapana, też jest z Pasłęka. No nie zna pan tak dobrze jak my. Pozdrawiamy pana Marka Chrapana. Jest Wielki Piątek 2016 roku. Na prośbę Radosława Siedleckiego jesteśmy tutaj. Radosław Siedlecki modli się w intencji, że egzorcyzmuje krzyżem to, co się dzieje. Proszę pana, czy boi się pan obcej interwencji? Czy się boję obcej interwencji? Tak. Proszę pana, oczywiście, że się boję. Myśli pan, że wkroczą? To znaczy, wie pan, wierzę jednak w ludzi, wierzę w nasz, jeśli chodzi o Polskę, to wierzę, proszę pana, w nasz intelekt, w nasze mocne zakorzenienie, wierzę i nie wiem, o jakiej interwencji pan myśli, ale... Myślę o interwencji wojsk unijnych, które mają rzekomo bronić demokracji w Polsce i oderwać ziemię północne i zachodnie. Rozumiem, ale to jeszcze do utworzenia wojsk unijnych to jeszcze daleko chyba jest.
Na razie to jest, to są po prostu teoretyczne myśli, natomiast jakieś tam zamysły, natomiast sądzę, no tak sądzę, jestem człowiekiem mocnej wiary, to myślę, że my po prostu nie dopuścimy do tego jednak. Pan jest człowiekiem wiary i nie boi się pan o tym mówić, jesteśmy pod Urzędem Rady Ministrów i jeszcze pan, nie wiem, czy pan zgodzi się przedstawić. Pan Szczepan. Panie Szczepanie, pan Mieszkam Szczepan w Pasłęku. Z Pasłęka. Nie zna oczywiście. Co prawda Marka Chrapana, ale chyba pozna, dzięki między innymi temu, temu filmowi. Marek Chrapan wiele razy rozpowszechniał w internecie nasze materiały. Bardzo dobrze, bardzo dziękujemy w tym miejscu. No i cóż, okazało się, że Radio Siedlecki przyszedł z krzyżem do grupki siedzącej. Nie Radio Siedlecki, panie redaktorze, tylko Radosław Siedlecki przyszedł. Jestem dużym facetem, więc proszę mówić nie jak o radiu małym, tylko o Radosławie Siedleckim z Tłuszcza. Radosław Siedlecki z Tłuszcza podszedł do ławeczki, gdzie tutaj panowie dyskutowali, no i ławeczka opustoszała. Wygląda na to. A w tych namiotach ktoś jest? Nie wiem, ja to porobiłem trochę zdjęć, bo chcę tam przywieźć do siebie. Pokazać też, bo że jak to wygląda, co to jest. To jest jakiś taki... Mówi się o polskim sport. Majdanie. No chwileczkę. Mówi się o polskim Majdanie. Myśli pan, że to się może przerodzić w starcie krwawe? To, co tutaj się dzieje? Proszę pana, jestem przekonany, że będą głośno mówili o Majdanie, ale w Polsce Majdana takiego ukraińskiego nie będzie. Możemy się spierać, mogą być demonstracje, 10 przyjadę tutaj na rocznicę, miesiącznicę, proszę pana, ale nie sądzę, Polacy zbyt bardzo po prostu byli dotknięci przez historię, jeśli chodzi o pewne dokonania na narodzie, mordy i tak dalej. Myślę, że dzisiaj jednak ta świadomość społeczna jednak weźmie górę, tak sądzę. I możemy się spierać, może tu dojść do jakichś po prostu różnych demonstracji, ale nie sądzę, żeby doszło do przelewu krwi. Nawołując do wspólnego dialogu, tak jak udało poniekąd mi się, proszę pana, bo udało się, bo tydzień temu u was byliśmy, nie chcieliście tak za bardzo niestety rozmawiać. O kogo? Co pan mówił u was? U kogo? Pan nie jest z Kodu, tutaj. Pan jest z Pasłęka. Ja nie jestem z Kodu. A nie jest pan z Kodu. Niech pan nie atakuje. No to przepraszam bardzo, tak. A mówił pan, że nie dojdzie do krwawych starć. Ja uważam. Tak uważam. Moim pan, skromnym tak. zdaniem. Tak. A co sądzi pan na temat wypowiedzi tego z Platformy Obywatelskiej, Schetyna właśnie nawołuje właśnie do... Proszę pana, żeby jeszcze, ja uważam tak, żeby jeszcze istnieć, trzeba prowokować. I PO chce jeszcze, proszę pana, istnieć i to są pewne prowokacje polityczne, wykorzystywanie bieżącej tej sytuacji, proszę pana, z Trybunałem Konstytucyjnym i oni jeszcze chcą na Zachodzie w dalszym ciągu tam się okopywać i mieć jeszcze te swoje wpływy i to jest dla nich pewien, że tak powiem, pewne pożywienie. Natomiast uważam, że to jest droga schyłkowa Platformy Obywatelskiej, nie tędy droga i niedługo po prostu pójdą w niepamięć. A ja tutaj pokazuję takie ilustracje, które pojawiły się na Facebooku. Co pan powie o tym? Radosław Siedlecki niosący krzyż, wszystko wokół płonie. Jak pan myśli, czy uda się podpalić Polskę Bożą miłością, żeby to wszystko, te oszustwo upadło? Proszę pana, Bóg nad nami i mocni jesteśmy wiarą. I to jest po prostu, to nas prowadzi i na tym opieram całe swoje życie, od początku do końca. Ale oprócz tego, chwileczkę, oprócz tego jest również mroczna postać, każąca wyeliminować Radia Siedleckiego, Tarcisio Bertone, przypomnę, Tarcisio Bertone subito dimissione. Radziu, boisz się, że padł rozkaz już, żeby cię wyeliminować? Nie, ja się nie boję. Gdybym się bał, to mnie to w tym miejscu nie było. Ja nawołuję do Boga. Bóg jest moim obrońcą. Ja się nikogo i niczego nie boję, tylko jedynego Boga. A też ksiądz mi powiedział, że to mam błędne pojęcie, bo nie powinno się bać Boga, bo że Bóg jest miłosierny. Więc mam Bóg nadzieję, że Bóg okaże miłosierdzie. Radosław Siedlecki przed Urzędem Rady Ministrów, Telewizja Narodowa wszystko filmuje. Rozmawiam, pan z Pasłęka i puenta jeszcze. Proszę bardzo. Pozwoli pan też, że pomodlimy się za nich wszystkich. Czapeczki zdejmiemy. Już ja tylko zrobię pan fotkę.
Panie Jezu Chryste, poprzez krzyż, poprzez śmierć na krzyżu uratowałeś nas od grzechu pierworodnego i darowałeś nam swe drugie życie, więc proszę Cię, Panie Jezu, wlej w ich serca, w serca kodu miłość do Ciebie taką, aby im klapki z oczu spadły i żeby wiedzieli, kim są, że tak naprawdę są kukiełkami sterowanymi przez Pana Sorosza. Amen. Amen.